W ubiegłym tygodniu do Grudziądza zawitała jedna z najlepszych ekip juniorskich rugby, drużyna Budowlanych Łódź. Wicemistrzowie Polski, którzy mają w swojej kadrze kilku młodzieżowych reprezentantów kraju, już po raz drugi odwiedzili nasze miasto i przerwę wakacyjną spędzili na obiektach treningowych Stali Grudziądz. Warunki do treningu są, mamy tutaj doskonałe. Jest boisko bardzo dobre, Orlik i hala sportowa, wyżywienie bardzo dobre. Teraz w hotelu też jest coraz lepsze warunki. Mamy także nic, tylko trenować i zdobywać formę. W drużynie Budowlanych Łódź jest kilku reprezentantów kadry narodowej. Wśród nich jest Dawid Radwański, który rugby zaczął trenować przez siostrę swego kolegi. Grałem w koszykówkę i na obozie koszykówki kolegi siostra powiedziała, że jej brat trenuje rugby, no i przyszedłem, a jego znam od urodzenia. Warunki treningowe są bardzo dobre tutaj. Nic więcej nie potrzeba. Innym przykładem są rodzinne tradycje. Tak właśnie było z początkami innego reprezentanta kraju, Radosława Kozłowskiego. Wujek wcześniej trenował i mnie po prostu do tego namówił, a przyszedłem raz, spodobało mi się i zostałem. W tamtym roku byliśmy, nie było źle, w tym roku jeszcze lepiej, bo jest ośrodek po remoncie. Boisko się nie zmieniło bez zmian, warunki sportowe do trenowania są bardzo dobre. Pomimo, że rugby to w naszym kraju dyscyplina wciąż mało popularna, to jednak poziom sportowy w kategoriach młodzieżowych zbytnio od europejskiej czołówki się nie różni. Dużo nie odbiegamy od czołówki europejskiej, to znaczy od drużyn, które są tam na topie, to trochę odbiegamy, ale w tym roku na Mistrzostwach Europy w grupie A zajęliśmy drugie miejsce i to jest około 11 miejsca w ogóle w Europie, także jesteśmy w miarę, utrzymujemy kontakt z czołówką, natomiast już w rugby seniorskim odbiegamy, ponieważ no, młodzież kończy wiek juniorski i zaczyna się proza życia, czyli muszą iść do pracy, na studia, a jest to sport typowo amatorski, także przestają trenować i niestety nie dajemy rady dogonić czołówki europejskie. W kategorii młodzieżowych nie odbiegamy dużo, aczkolwiek nawet jeden zawodnik dostał się do drużyny top 14 francuskiej, to jest tam najlepsza liga światowa. To wychodzi na to, że dużo nie odbiegamy, ale w seniorach nam dużo brakuje.